guys, to jest już ta pora roku. Truskaweczki pachną jak truskawki, gdzie się je makaron z truskawkami. I'm happy. Obiad na jutro do pracy. Jeszcze warzywka i śniadanko też gotowe. Raczej tak zdrowotnie. Tutaj mam takie ZT i tutaj mam po prostu właśnie taki wylosuj. Fajnie mnie widzieć, co tu taką już mam. To te dwie jeszcze jakieś mam. Dobra, to chyba resztę już mam. No, chcę wypić te herbaty, bo mam dużo na ten moment herbat, a w biurze to jest najlepszy wybór, bo marznę tam, bo jest zimno. I wiecie, to sobie jeszcze wezmę oddzielnie w drugą. Erytrytol. Tak w razie W, jakby jakaś herbatka potrzebowała do słodzenia, to dobre rozwiązanie. Jeszcze muszę sobie ogarnąć jakiś kubek do pracy, żeby mieć tam na stole. Taki większy bym chciała. Stomatolog time. A ja już po i to był najlepiej leczony ząb ever. Tak króciutki, tak mała ta dziura była, ubytek. Cudownie. No i teraz za 3 miesiące tak odrywa, a potem zobaczymy. Ale już jest wszystko. Guys, przyszła mi paczka z Temu w końcu. Jeszcze idzie druga. Jedna nie zdążyła przyjść, już kolejną zamówiłam, no ale let's do this. Jakby co, nie wszystko jest tylko i wyłącznie dla mnie, także spokojnie. Co my tutaj mamy, bo ja już nie do końca pamiętam. Kontakt. To nie dla mnie. Okej, jakby myślę, że wy wiecie, ale jak nie wiecie, to wam powiem. Ja używam tych ochronek na aparat, bo zbiłam już 2 telefony bez tego, także dla mnie game changer, więc mam to. I nieważne skąd to zamawiam, to po prostu się sprawdza. Także to moje. Nice. Dalej mamy taką szczotkę i tutaj jest lusterko. Macie, zobaczcie sobie sami. Hello. Ej, nie jest zła, bo nie plączę. Git. No to bardziej chodzi o to, żebym miała w torebce takie małe. To nie dla mnie, pasek do Apple Watcha. Słuchajcie, to jest dla mnie i ja jestem sierotką i zawsze jak zrobię nowe paznokcie, to słuchajcie, je sobie przetnę od krojenia, więc kupiłam taką blaszkę, nie wiem czy ona się sprawdzi, no ale że jak kroję, to wiecie, nie no, tym palcem, tym ręką kroję, więc jakby wiecie, taki... Żeby sobie nie pociąć paznokci. No bo zawsze to zrobię, zawsze. Dosłownie zrobię paznokcie, kroję coś po paznokciach. Next one. A, jeszcze jedna wtyczka do kontaktu. No to nie otwieram, bo to nie dla mnie. That's for me. Kupiłam, słuchajcie, wachlarz. Jest bardzo ładny, ale ja go kupiłam, bo jak robię maseczki, żeby szybciej na przykład zastygały. Patrzcie, jaki ładny jest.
Uważam, że jest śliczny. No spoko, tak czasem do kosmetyków. Ja go będę używać. Co tutaj dalej mamy? To nie mam zielonego pojęcia, what is this? Aha, to jest zwykła taka. Ej, i ja zamawiałam przecież świecącą. Bez sensu. No ale to jest taka jakby agrafka, przypinka, że jak wiecie, rozchodzi wam się w biuście na przykład koszula albo coś, to przypinacie i wam się to nie rozchodzi. Nie wiem, przetestuję, ale ja zamawiałam na pewno inny kształt. W sensie kształt dobry, ale tutaj miało cyrkonia. Aha, więcej takich. Pochronek na aparat, no bo no ja wolę mieć tego na zapasie. Dalej tego nie będę wyciągać, ale to są te. Jak na przykład chodzę na siłownię, to żebym miała kluczyk, jak móc to przypiąć do butelki, do czegokolwiek. To jest do kwiatków. To jest plastikowe i mi na tym zależało, ponieważ... Mam nadzieję, że wam pokazuję dobrze, ale mi na tym zależało, ponieważ... Przede wszystkim wygląda to w razie co jakby jest w kolorze kwiatka, nie? Więc to sobie wbijacie. Tutaj możecie właśnie to na górze sobie wpiąć, żeby kwiatka zahaczyć. I jest to plastikowe, a nie jakieś drewniane, co zapleśnieje. Także takie o. Tu nie dla mnie taka łyżka do butów, żeby mieć zawsze ze sobą. Myślałam, że jest jeszcze mniejsza. Nie będę wyciągać, no ale ona się, wiecie, rozciąga tak jak selfie stick i macie po prostu normalną łyżkę do butów. To jest dobre dla osób, które mają gdzieś tam problem z kręgosłupem, kolanami. Wiecie, no czasami w gościach nie wszyscy mają, czy nie wiem, idziecie do lekarza. To jest wygodne, jak się stresujecie, albo macie po prostu niewygodne buty. What is this? Bo ja nadam. Wiem, co to! Do robienia kostek lodu. Ale zarąbiste. I tylko nie wiem jeszcze, jak tak wkładacie do zamrażarki. I to wyjmujecie. Tak wkładacie do zamrażarki. To się jakby, wiecie, robi lód. Potem jak już się zrobi, robicie tak. I robicie tak. I to wtedy wyskakuje. I macie kupę lodu. I macie jeszcze do tego łyżeczkę. Yes. Fajny gadżecik. Ja takie lubię, także mam. Do auta zamówiłam. Rozkoszne śmieci do auta. Z workami. I love that. Taki pasek do walizki z kodem. To nie dla mnie. Wiecie, co to jest? To jest, słuchajcie, na pewno to widzieliście na jakimś Instagramie, TikToku i innym tego typu. I to jest ten taki pudełko na ogórki, że wlewacie ogórki, chcecie wyjąć ogórki, no to robicie tak, spływa woda, tutaj zostają wam tylko ogórki, czy cokolwiek innego. To nie jest szkło. Fajne. Nawet nie najgorszej jakości. Myślałam, że to będzie bardziej badziewne. Ale to są takie wielkie spinacze, żeby jak jesteście na wakacjach i chcecie na przykład przypiąć ręcznik, żeby wam nie zwiewało do leżaka, no to... Czy wiecie, na przykład na balkonie, jak wracacie z plaży, żeby sobie przypiąć, żeby wam nie zwiewiało w nocy czy coś. I zamówiłam sobie, słuchajcie, bo jedna z moich przypinek z Crocsów odpadła. Czekałam, czy nie ma jej pojedynczej. Nie było, ale znalazłam prześliczne przypinki, na których jest dog, mam, yes it is. I jest trochę taki psioczek, ala shih tzu, coś takiego, więc sobie na pewno przypnę, tak jak mój psiaczek. No a reszta też są cute, ale jakby wiecie, musiałam, jak zobaczyłam. To jest do książek zakładki są, znaczy się, ale brzydka. W sensie widzicie to na metalu? Widzicie to? Lipton. Ale to jest prześliczne. I uważam, że przefajnie to będzie wyglądało w książce i trudniej to będzie zgubić. Zobaczymy, czy mam rację. Nie wiem. Zobaczcie, taka przezroczysta. No ale jest przeładniutkie i jeszcze lżejsze, także spoko do książki. Patrzcie, kto powrócił! Yes! Moje nożyki w kształcie chmurek. Ogólnie to zamówienie jakby się zaczęło od tych... Od tych nożyków, bo ja je kocham nad życie, one mi się mega przydają do różnych rzeczy. I słuchajcie, ktoś mi zepsuł, więc zostało mi powiedziane, proszę zamów sobie, jakby spoko. No i znalazłam w cenie jednego 3, także zobaczymy, jak się sprawdzą. No i potem jakby runęło całe inne zamówienie, dlatego że po prostu jakby wiecie, jedna rzecz, no to ten i tamten i poszło. Także tak, pokażę wam jeszcze, jak przyjdzie mi druga paka, co tam będzie. Natomiast muszę to zgłosić na pewno, bo zamawiałam serio, zamawiałam takie z kryształkami. To będzie spoko. Pytanie, czy nie będzie niszczyła grafka materiału. Ja myślałam, że to jakoś będzie się zahaczało tu. Nie wiem, nie myślałam, ale zobaczymy, czy się sprawdzi.
Ja wiem, wyglądam co najmniej tragicznie, ale słuchajcie, wróciłam z dwugodzinnego treningu. Najpierw ćwiczyłam na salce, na siłowo, normalnie jakby wiecie, handle, nie handle i tak dalej. No i jakby zrobiłam 5 chyba ze 7 ćwiczeń? Nieważne, może 4, 6, nie pamiętam już. Natomiast zrobiłam to, no i zaczynała mi się zumba. Więc musiałam iść na zumbę. Akurat na zastępstwo była moja chyba jedna z ulubionych topka instruktorek, więc no jakby głównie dlatego poszłam tu na trening i tak późno. No i poszłam, zrobiłam ten trening. To był mój najbardziej, dostałam aż na Apple Watchu ten nagrodę, że jakby najbardziej intensywny trening, jeżeli chodzi o tańce. I słuchajcie, musiałam wrócić, zrobić 2 ćwiczenia. I przysięgam, jakby nie dawałam rady, już mi odmawiał organizm posłuszeństwa i mam taką bekę, bo dało mi to tyle energii i jakby mam coś takiego, że zrobiłam zajebisty trening i no to, że nie dałam rady, no to wiadomo, jedzenie sratata, blablabla. Ile można też jakby wiecie, no ćwiczyć, ale no mam takie poczucie, że zajebista robota, dobrze to zrobiłaś, bardzo dobrze, także no mega się cieszę. Mega fajnie. No i mam filmiki, bo nagrywałam dla jakby osoby, która mi rozpisywała treningi. Aż obawiam na tym filmiku, bo ja zawsze nagrywam ostatnią serię. I na tym filmiku aż wiecie, próbuję robić, tam 3 zrobię, już nie daję rady, zaczęłam się śmiać. I wysłałam i napisałam właśnie taki feedback, że jakby wróciłam taką energią na chatę, że jestem tak w ogóle happy, że no mega. Że jakby też uważam, że takie rzeczy są bardzo ważne, żeby właśnie lubić te treningi, a nie chodzić się męczyć, bo wiecie, zrobić na odwal się, to nie o to chodzi. Ja właśnie chcę złapać tą zajawę, że nieważne co, to ja będę chodzić na trening i powiem tyle. A teraz będę piec ciasto, które zaczęłam robić, już wam przestałam nagrywać, bo się śpieszyłam właśnie, żeby się wyrobić z treningiem, na który się nie do końca wyrobiłam, ale i tak dobrze zrobiłam. No jest 21, będę piec to ciasto, bo przygotowałam, ale muszę upiec. Chcę iść się wykąpać, jutro na 7:40 mam paznokcie, bo to był jedyny wolny termin. A już muszę iść. No i muszę się wykąpać i nie wiem, czy zrobić z włosami. I najchętniej to bym, wiecie co, chyba je zapnewywały, bo nie będę musiała suszyć. Rano będą git. Ani ciupa masalt. To jakby co? To był taniec godowy z zumby. Nie no nie, ale tak, to była piosenka z zumby. A jakbyście się zastanawiali co to, to banan z kakao, mąką, już nie pamiętam, jakby spód. To jest twaróg z jogurtem proteinowym, budyniem i nie pamiętam. I trochę erytrytolu, generalnie trochę zdrowsze, żeby wiecie, nie kupować nie wiadomo jakiego shitu. Powiedz, że jesteś zmęczona, bez mówienia, że jesteś zmęczona. 6:34. Zdejmuję, bo muszę jeszcze coś zrobić przed wyjściem. Tak jak wam mówiłam, jadę na paznokcie. Nie do końca one są wyschnięte. Trochę je przed sekundą podsuszyłam. O Jezu, to są mokre. Zasuszyłam przecież. No powinnam je wyżej zrobić, ale chciałam bardziej właśnie na końcówkach w sumie. U mnie wyleciało w ogóle, w sensie żywałka. Znaczy inaczej, nie jest tragicznie źle z tym, że są mokre. No więc tak, jakby ktoś pytał, to włosy się totalnie już rozjechały. A co ciekawe, nałożyłam taką piankę na mokro, zanim je zawinęłam. Się no, już były podsuszone, żeby właśnie się lepiej to trzymało. Ale wiecie co? Ja jestem zła, że to się tak głównie na końcach zakręciło. Arno, ale... No jednak lepiej to wygląda, jak się od samej góry zakręca, ale tak jak mówiłam, ja to tylko zrobiłam tak, żeby mieć, wiecie, się chill luz. Jak patrzę w lustro, to jest okej. Okay. Nie urywa, ale jest pytka. A teraz znikam na pazury. Myślę, czy zakładać pierścionki, bo w sumie do lampy i w ogóle to staram się ściągać, ale from the other side. Poprzednia stylistka pozwala mi je mieć, w sensie mówiła, że się z nimi nic nie dzieje, także może zaryzykuję. A i po drodze muszę wysłać jeszcze jedną paczkę, bo już ją wysłałam i wysyłam. Także życzę wam miłego dzionka, yes, slay! Tak już się nie mówi, nie? Uwaga, paznokcie, bardzo, bardzo, bardzo simple. Są inne. Są kompletnie inne. Zobaczymy, jak się będą trzymać. No i leżę na kolcach, także wiecie, co to oznacza.
Oglądam coś tam na YouTube, i niedługo się zbieram. Jas. Yes.